Witajcie wszyscy dorośli i młodzi, kobiety i mężczyźni i tak dalej. System Shock 1. Co mogę zrobić? Padę sobie na piętro 5. O, jest tam Mila. Ło, Parowski? Mój Boże, czy rzeczywiście ktoś jeszcze żyje? Nadzorowaliśmy kanały systemu bezpieczeństwa i jedna z kamer przekazała nam twój obraz ze szpitala. My jesteśmy na poziomie 5, cały czas się bronimy. Atakuje nas Cortex River i nie wiemy, ile jeszcze wytrzymamy. Jeżeli możesz, przyłącz się do nas. Pamiętaj, aby przynieść amunicję. Jesteśmy na południu poziomu. Właściwy korytarz poznasz po napisach... Kurczę. Hak. Będziesz musiał przejść dwa wielkie cylindry, aby dojść do nas. Z góry dziękujemy za zapasy, które przyniesiesz. Prosimy, pospiesz się. Spokojnie, powoli. O, jasny gwint. To było dopiero przywitanie, nie? Mam się zapisałem w odpowiednim miejscu. Super. Dobra, już wiem. Pawłowski, Parowski. Jak to mam przeżyć, skoro mam tego nie przeżyć? Koleś. Tak, to mam przeżyć, dokładnie tak. A, kamerka. Bum. Bum, dobrze. Come on. Oh, fuck off. Kurczę, nie spodziewałem się tego, sorry. Myślałem, że... Muszę rozwalić beczkę, no jest sprytne, tak jest jak sprytne. Dobra, ale chcę przebiec, sprawdzić co jest z drugiej strony. Lock. Czasem tak się wychylać. Traverse, a co tutaj na dole? Znaczy antygrawitacyjny gadżet. Ściereczki. Dobra, teraz tak, tutaj jest niestety pasze włamywanie się jakieś. Aha! Cztery niebieskie kabelki. Przestańcie. Daję sobie jakieś 2 minuty. Aczkolwiek wydaje mi się, że to może być wbrew pozorom prostsze niż jakieś wcześniejsze. Już to jest obowiązek. Chociaż nie muszę tego robić. Mogę przeskoczyć zawsze przecież. Chodzi o to, że po zrobieniu tej łamigłówki pojawił się mostek, który trochę ułatwi mi wszystko. Kurde. Nie tak, ma być więcej. Kurde, energii więcej, gdzie ta energia czeka? Come on. Nie uciekaj, głupia energia. Rób tak, żeby było. Nie. Dupa. Nie możesz tam dojść. Czasami się tak zdarza, że to zahaczy. Naprawdę brakuje milimetra, no. Ja pierdół. Cokolwiek bym nie zrobił, to zawsze wyjdę na górze teraz. A, come on, nie róbcie mi tego. Dupa. Nie tak, w ogóle źle jest ze mną. Jak to było tak wcześniej? Nienawidzę tych zagadek z kablami. O! Dmuchnę z tamtej strony. Ach, mamy cię! Dobra, doskonale. Szkoda, że ma jakieś doświadczenie za to, ale cóż. Poszło. Ale coś jest, oprócz tych beczek. A drzwi, czy tam można coś? Zagadka rozwiązana, wiem. I zaraz, czy to jest generalnie opisane, jaki to jest poziom?
Niezbyt. Jest tylko napisane, że jest poziom 5. Ale to są doki. Nie wiem, dlaczego ja to są doki. To inne słowo teraz mi nie przychodzi do głowy, niestety tak jakoś mam. Wow, udało się. Koleś jest dosyć zwinny, mam wrażenie, że jeszcze szedł w bok, aż do mnie strzelał. Aczkolwiek jak ty kole... O, ja się psuję. Nie boję aż tak bardzo, bo... Widzę tam w oddali. Taraaam! Da się nawet z takiej odległości trzeba się trafić. Co ważne. Dobra. Rozwalaj mi te kamerki. I czas na eksplorację. Mam na razie jednego loga, a tu będzie kolejny, ale na razie jeszcze nie, spokojnie. To będzie trochę luźniej. Ale olbrzymia paczka. Aż ją zostawię. Przy życiu, że tak powiem, nie zniszczę jej. O, te dzięki. A widzę tu jakiś sekret, jakby. Jest zablokowany. A cóż to jest? Generator. To otworzyło tamte drzwi. A to jest na czas. Ojej! Reakcja moja po prostu jest genialna, ale... Koleś mógł mnie naprawdę zgładzić. Kurde, tu gadżetów, wow! Symulator umysłowy, na razie nie potrzeba. Pakiet regeneracyjny. Bomba! Bomba! Na razie niepotrzebna. Bardzo dobrze. O, co? Może coś takiego robić? Ale jest nowa broń. Ja tej broni nie mam i zaznaczę sobie, że tu jest ten patent. Mark 3. Pociski z magnezją. Cóż to za nowa broń? Jest to karabin maszynowy. A ja wymienię... Co by tu wymienić? Wymienię normalnie ma Sparka. Ten Riot Gun, ja w ogóle go nie użyłem. On jest... Wydaje mi się, że on może być zupełnie nieskuteczny na cyborgi. Zero skuteczności, natomiast dobry na mutanty. Obstawiam, no bo gładkolufowa broń nie powinna być w ogóle skuteczna na cele, cele opancerzone. Ale dobra, a Spark... No w sumie przydatny gadżet, no ale jest najsłabszą bronią, więc... trochę żal mi się z tym rozstawać. Sprawdzimy, jak to wygląda. A, mam dla nas już trochę amunicji tego. To jest na pewno silniejsze niż Flashet. Jest też szybko strzelna, bo wiadomo, ale na razie nie potrzebuję. Zostawimy sobie to na jakiś większy twardzieli, albo na jakiś... zaraz, bo chciałem jeszcze sprawdzić w zasadzie... To chyba otwiera tylko te drzwi. Kurczę, no szkoda, że blokuje mi ten dziad. Ja bym na swoim miejscu uważał, ponieważ tutaj może się pokazać jakiś nowy koleś i wszystko. A to sprawdzałem? A tu jeszcze jest jakaś drabinka. Kurczę. Cały poziom do eksploracji. Jest to pewnie coś fascynujące. Aczkolwiek nie wiem, do czego zacząć. Może najpierw sprawdzę po prostu ten korytarz długi... wolny. Okej, okay. A może to jest poziom mieszkalny? Nie, jestem prawie pewien, że to poziom właśnie... kurczę, pokój mi tego jednego banalnego słowa. Dlaczego? Dlaczego człowiekowi brakuje słowa, no? Skandal. Wow. Kolejna winda. Czy
Tamto z tyłu to była winna i to też jest winna. O, przestań. Pusto. Nie, to nie jest winna. To są po prostu drzwi. Na razie nie będę tam wchodził. Widać dużo większy luksus na tym pokładzie już. O, nie. Czekajcie, jak to najlepiej się zrobią? Na przykład w ten sposób. Ej! To było oszustwo! Tak nie wolno. Tutaj właśnie sobie zrobię przystanek i odczytam te logi, które mam. 3. To jest... od czego? Od kwietnia. Wow, z kwietnia to dopiero. Oscar, guess what? I'm under investigation, so shred what you've got. Shred it all. Got that? Now get this. The logs of the experiments are protected by some program called Showdown. So I picked up some hacker who's gonna crack it for us. That gives me access to the robos and the other systems on the station. So we've got a shield if they try and dust me. Sit tight, baby. It's under control. No, całkiem spory kawał głównego wątku się tutaj wyjaśnia. Znaczy nie, no w sumie niekoniecznie, no ale generalnie najwyraźniej Diego chciał zatuszować jakieś swoje przestępstwa. Oscar, dowiedziałem się wczoraj, że Biuro Bezpieczeństwa Wewnętrznego Tri Optimum prowadzi śledztwo w stosunku do mnie. Musimy zniszczyć ewidencję, która chroniona jest systemem bezpieczeństwa Shodan. Skombinowałem już programistę, który włamie się do Shodana i zniszczy obciążenia obciążające nas materiały. Jeśli będą kontynuować śledztwo, trafią w próżnię i nikomu nic nie zrobią. Al, we need to replace the first aid kits in the life pods for flight B's 2 and 3. Oh, and run Dok. A diagnostic on the Jettison controls. Mówię, że są doki. Dobra, krótkie. We're all still reeling from the disaster 2 days ago. I checked out the defense system, but there's not a thing wrong with it. Well, unless you count that it fired on our own shuttle. I'm taking it offline today. Jesteśmy ciągle przejęci katastrofą, która wydarzyła się 2 dni temu. Sprawdziłem cały system obronny i nie wykryłem żadnej usterki. Z wyjątkiem tego, że system zestrzelił ziemski wahadłowiec. Postanowiłem całkowicie wyłączyć system obronny i stacji do czasu na znalezienie błędu. Nie możemy ryzykować kolejnej tragedii, dobra? Tyle, jeżeli chodzi o czytankę, a teraz... A ja... To jest winna właśnie. Dobra, rozejrzę się w innych pomieszczeniach. Z pistoletem w ręku. Okej, tu coś jest. Coś mi się wydaje, że to jest zabójca. Ej! Nic nie wiem teraz, gdzie. Co to jest? Czegoś mi powie, co to kurde jest? A! To jest ten. Nie wyszło ci! Ha, ha, ha. Chyba jestem mikro zwinny. Znaczy trochę bardziej zwinny. Niż się spodziewałaś. Ej! Kurde! To było niesłyszne. Trzeba uważać, kolego, trzeba uważać. Ej! Już po mnie. Skąd? Czyli prawdopodobnie stąd. Jak się wygra? O! Kurde, koleżko, jak cię mam zabić w zasadzie? Chyba jednak sobie to w sposób miasteczko lewy. Czyli tak... Delikatnie. To nie było delikatnie. O kurde, teraz próbujesz. Okej. Wiem, że jeden strzał i po mnie. Hello. Oha, oh. Dobra, jednak ta pułapka była nawet niezła. Skąd ty się tu wyczasnął? Ach, bo są jeszcze drzwi w ogóle. Kurde, przegapiłem. Mam coraz więcej amunicji do tego. Fleszety. O kurde, drzwi są zablokowane. Ej, przestań przycinać, gro! Przestań przycinać. Co się dzieje? O, come on, jak tam z czasem? A, czy to, wiecie co, i tak zrobię sobie przerwę i mam nadzieję, że to przestanie przycinać. Na razie.